kolejny przepis. Kilka prostych składników. Głodne oczy Marka, mój zapał do pracy i z czegoś po prostu prostego zrobimy coś niesamowitego. Zaczynamy! Mamy białe szparagi, mamy cukinię, zgrillujemy sobie z oliwą, z odrobiną miodu, posypiemy dużą ilością świeżej pietruszki. To po prostu takie czyste, fajnie zrobione warzywa. Co do szparag, rzecz jest ważna, dlatego że to są białe szparagi, więc są bardziej włókniste niż zielone. Pamiętajcie, że łamiemy tam, gdzie one same chcą się złamać. To jest ta zdrewniała część. Jeżeli chcecie, możecie zostawić końcówki, obrane łupki, zrobić sobie z tego wywar albo zupę. Zaraz sobie je obierzemy. Cukinia, nie za duża. Pamiętajcie, że im młodsza, tym lepsza, tym bardziej sprężysta i soczysta. Im większa, tym się trochę do grillowania nie nadaje, bo ma w środku pestki. Więc no co, zaraz zaczynamy, obieramy szparagi, zajmiemy się cukinią. Michał ustawi super grill i no i będziemy działać. Tak jest. Świetne wskazówki, Marek. Wow. Zaczynamy. Czyli co? Coś mam robić, czy po prostu to już jest tak proste, że... Tak. Obierzesz szparagi, możesz je złamać. Tak, się dobra. Złamią. Dobra. Kurczę, pokażę, człowiek się uczy całe życie. Lalamidono, po prostu niesamowite. Mniej więcej od połowy wysokości. Ta część jest bardzo delikatna, jej nie musimy obierać. Natomiast od połowy wysokości obieraczką trzeba solidnie pozbyć się tych włókien z zewnątrz. Ale zielonymi się tak nie musimy obchodzić, w sensie... Powinniśmy się obchodzić też tak z zielonymi. Aha. Natomiast nie tak bardzo jak z białymi, ponieważ białe są bardziej zwłókniałe, mają większą warstwę zwłókniałą na zewnątrz. Natomiast przy zielonych i przy białych ta końcówka szczytowa jest delikatna, jej nie musimy obierać. W kwestii cukinii możemy zostawić całą, to też będzie fajnie wyglądało, z tą końcówką sobie ją przetniemy na pół. Pokroję też pietruszkę, ona będzie takim świeżym dodatkiem już jak ugrillujemy sobie i szparagi i naszą cukinię. Czyli możemy przygotować naprawdę proste, zarąbiste danie z grilla i niekoniecznie musi to być mięso. Oczywiście, że tak. I tu można popisać się swoim podejściem smakowym. Możecie zrobić do tego sos na bazie jogurtu, połączyć coś z majonezem. Możecie to podać z aioli na bazie żółtek lub po prostu polać to dobrą oliwą, posypać pietruszką, też będzie pysznie. Pamiętajcie, że dobry grill, dobra temperatura, dobre ruszta to jest to, co pozwala nam wykorzystać dobry produkt. Nie zrobimy tego na grillu, do którego będziemy używać brykietu. No jest to olbrzymia różnica. Zwyczajnie nie jesteśmy w stanie kontrolować tak temperatury na grillach, gdzie są palenisko, rzucimy trochę brykietu, tam te brykiety też nie osiągają odpowiednich temperatur. Tutaj w grillach gazowych mamy 100% pewność, jaka jest temperatura na ruszcie, co daje nam efekty, prawda? Absolutnie, zgadzam się. Szparagi obrane według zaleceń, teraz co, cukinia? Tak, wystarczy, że delikatnie wszystko posolimy, natrzemy odrobiną miodu i możemy to wrzucać na grilla. Olejem też? Czy tak, raczej olejem tak, też smarujemy? Mhm. Ale myślę, że użyjemy oleju tylko już wtedy, jak będziemy mieli go na ruszcie, ok? Czyli trochę miodu. Szparagi same w sobie są słodkie, więc ten miód tak naprawdę trochę to podkreśli. Zrobi się taka delikatna glazura. Myślę, że możemy to wrzucać. Dobra. Siedem, 8 minut z każdej strony, nasze fantastyczne warzywa i ściągamy z rusztu, co? Są gotowe na pewno, jestem tak przekonany. Dobra. No dobra, zobaczcie, wygląda to rewelacyjnie. Przełożymy teraz to na talerz, skończymy tak, żeby oczy były faktycznie głodne. Sporo
pietruchy. Nie o mój Boże. Sobie tego. Nie żałujmy, pietruszka jest ekstra. O mój zdrowa, Boże. Fajna. Damy trochę też na szparagi. Na koniec odrobinę soli. Dla podkręcenia smaku. Jesteśmy gotowi. Tak smacznego warzywa dawno nie widziałem. Proste. Szparagi, cukinia, warzywa, które najlepiej smakują z grilla. Moim zdaniem oczywiście. Myślę, że Marek to potwierdzi, prawda? Absolutnie, masz rację, no. Tak. Odpowiedni sprzęt, odpowiednia temperatura, pomysł. Trzy składniki. Sól, dosłownie miód, oliwa, przepraszam, olej, tak? Oliwa, potocznie olej. I mamy danie gotowe, które możemy podać swoim gościom, bądź też po prostu rodzinie. Tak. Smacznego, kochani. Smacznego i widzimy się w następnym odcinku. Tymczasem do zobaczenia. Hej.